Witam Was. Dzisiaj to taki w sumie film chyba o niczym, bo znowu chciałem razem z Wami zajrzeć do jednego z pojemnika. To są te duże wermikompostowniki, coraz częściej będę Was tutaj zapraszał, ale chciałem zobaczyć, co się tutaj dzieje. Może zacznę od tego, że sprawdzimy temperaturę 22 stopnie wewnątrz. To jak zwykle jest wszystko poprzykrywane. No, ale jest tutaj super. Na wierzchu mamy od razu żarnicę. O, tu mamy. Przepraszam, przeszkodzę Wam, ale mamy. Mamy kopulację drzownic. Popatrzcie, jak nieźle. Nieźle połączone. Widzicie to? Bąbelek, bąbelek. OK, dajmy im spokój. Zobaczymy, co tu jeszcze słychać. To jeden z koszyków, który wkrótce będzie pewnie do przesiania. No. Kokony i kokony. Nie wiem, czy uznajecie moją wersję w dużych wermikompostownikach. Jeżeli chcecie manipulować i drzownicami, i ziemią, to zobaczcie. No, w każdej chwili możemy to wszystko wyjąć z dużego, wielkiego wermikompostownika i zrobić z tym, co chcemy. Jedziemy trochę niżej. No tu już jest wszystko przerobione. Obiecuję sobie, że znajdę trochę więcej czasu i każdy będę oznakowywał. Ale wiecie, jak to jest pracując. Czasami się coś robi. Na pewno tutaj wrzuciłem dużo odpadów. Jak widzicie, jedynym elementem, który tutaj możemy tak fizycznie zauważyć, jest tylko karton. Nie ma żadnej formy. O, może to? Nie, to też karton. Warzywa. Ja chcę uciekać, ale chyba ci tu było dobrze, więc spoko. Czyli warzywka zjadają szybko. A są tutaj jeszcze, jak widzę, pestki. O, podrażniłem je. Widzę, że wszystkie są zbuntowane i chcą się stąd oddalić. No tak to wygląda. Przy okazji, tu kolejny kokon. Tak na wierzchu nam się pokazuje. Jest jakiś jeden liść. Znaczy tutaj będzie, bo to jest... pamiętacie pewnie już nie jednego opisu, ale ten wermikompostownik stoi pod moim orzechem, więc tutaj ciągle będą spadały liście orzecha. No, jest to niedobre, ale nie do końca myślę, bo u mnie trawa pod orzechem rośnie normalnie, więc spokojnie. Kolejna uciekinierka. Rzucimy ją tam do środka. O, tu mamy trochę jakiejś dziwnej ziemi. Dobra, ale co? Nie widzicie. Coś, co pozostało jeszcze po... jako pozostałość tego próby zrobienia tutaj w tym wermikompostowniku, na tym wermikompostowniku podwyższonej grządki, to
To coś, co uwielbiam do zupy. Tak zwana Maggi. Ona się ostała. I jeszcze jedyna roślina, która się ostała na tym na tej niedoszłej podwyższonej grządce, to piękna mięta. I na mięcie kończę. Pozdrawiam Was. Oglądajcie filmy. I do zobaczenia, do usłyszenia.